Przydałoby nam się nowe terraria. Terraria? Poczekaj. Memory 5. Warsaw Spiders. I wszystko jasne. Paczki od Dominika nawracały, którego znaleźliśmy na grupach z pająkami. Chyba na arachnomaniakach. Chyba na maniakach właśnie. Polecaliście go jako wykonawcę szkiełek. Jedna osoba właśnie poleciła jego terrarium. Tam właśnie takie było z gilotynką górną, które naprawdę ciekawie wyglądało. Zainteresowało nas. Postanowiliśmy się sami przekonać, jak wygląda współpraca z Dominikiem. Jak wygląda jego cennik. Jak to w ogóle u niego przebiega. Napisaliśmy do niego, zapytaliśmy się, czy wyceniłby nam terraria i naprawdę jego ceny były bezkonkurencyjne. Porównaliśmy sobie z kilkoma innymi wytwórcami terrariów i naprawdę położył wszystkich na kolana. Zobaczymy, jak będzie z jakością. Bierzemy się za otwieranie paczki. Więc przechodzimy na drugi kadr. Pancerna, bardzo porządnie zapakowana, dużo warstw było. Styropianu, takiego dosyć grubego. Gruby karton. No zresztą widzieliście, jak rozpakowywaliśmy, że naprawdę było od siebie dobrze oddzielone, nic się nie ruszało, super zapakowane, po prostu pakowanie 10 na 10. Terraria są bez żadnych rysek, więc szkło pierwszej jakości. Wentylacja super sklejona. Takie grubsze oczka, ale to nawet dobrze, bo będzie lepsza cyrkulacja powietrza. Tutaj wewnątrz mamy też zabezpieczone, żeby było dla ptasznika bezpiecznie. Jest to takie złagodzone, nie ma żadnych ostrych krawędzi. Prowadnice są chyba metalowe, więc też naprawdę fajnie wyglądają. Mhm. Więc co tu mam dużo powiedzieć? Naprawdę Dominik się bardzo, bardzo postarał. Jeszcze patrząc na to, jaka była cena tych terrariów, to... No na rynku jest bezkonkurencyjny, Dominik. I naprawdę na początku, jak mi powiedział cenę, to myślałem, że sobie za nas żartuje. Naprawdę po prostu, tak spojrzałem na cenik, tam już mieliśmy taki plik excelowy z różnymi rozmiarami terrariów. Pytaliśmy Terra Robson, Terra Shopu, konstrukcji szklanych, jakie u nich są ceny. I naprawdę...
No, różnica była kolosalna. Na niektórych nawet wychodziło w sumie 200 zł taniej, więc no... A jakoś, jak widzicie, nie pozostawia nic do życzenia. Dodatkowo kontakt z Dominikiem mieliśmy super przez cały czas trwania tego zamówienia. Na co dzień wysyłał nam zdjęcia z tego, jak praca przebiega, że wszystko jest w porządku, tutaj, że szkło jest przeszlifowane, czy coś, nie znam się na tym. Jak wentylacja została sklejona, nawet mogliśmy wybrać, jakie chcemy prowadnice, jakiego koloru, więc to już w ogóle jest dla mnie czarna magia. No, bajka. I ważne jest to, że prowadnice są też wewnątrz, tak? Że nie zabierają nam dodatkowego miejsca w szafce. Dokładnie, bo to wszystko jest pod wymiar. Bo raz kupowaliśmy terraria i dostaliśmy właśnie takie, w których prowadnica wystawała tak dosłownie milimetr za terrarium. 5 milimetrów. I przez to nam się nie mieściło w półce, bo tak. Tu wystawał milimetr, tu milimetr, no i już to... I niby wszystkie terraria były tej wielkości, co tam chcieliśmy, tak? Czyli szerokość tam 20 cm bodajże. Tak, dokładnie. Ale nie dodaliśmy sobie tych kilku dodatkowych milimetrów, przez które po prostu nam się te terraria przestały mieścić w szafce i cała konstrukcja była do wymiany. A tu, jak widzicie, wszystko co do milimetra wymierzone, sprawdzone było jeszcze po całym sklejeniu, więc jesteśmy w 100% zadowoleni z tego, co wykonał dla nas Dominik. Ale żeby umilić wam jeszcze ten film, rozmawialiśmy z Dominikiem i zgodził się na taką mini współpracę, na mini konkurs zorganizowany dla was. Tylko Dominik musi zobaczyć waszą efektywność. Więc zostawiamy wam w opisie link do jego strony. Musicie na stronę wejść, polubić jego stronę, a u nas w komentarzu zostawić krótki komentarz z takim opisem, jakie terrarium wam się przydało i na przykład dla jakiego ptasznika albo jakiegoś innego zwierzątka terrarystycznego. Dajcie znać. Dominik będzie też sobie to przejrzeć, jeżeli zobaczy, że naprawdę jest taka dosyć spora, większa frekwencja, no to pewnie go to zmotywuje i będzie zainteresowany. A że zbliżają się święta, to wiecie, no będą tak jakby dwie okazje. Więc nie ma co zwlekać. Wchodzimy w opis, który jest poniżej. A tymczasem my się z wami żegnamy tym miłym akcentem. Jeżeli film się wam podobał, zostawcie łapkę w górę dla nas i dla Dominika. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję, jakiś miły komentarz i widzimy się już w następnym filmie. Na razie. Pa, pa.